koleżanka, dobra? Ej, w ogóle ty, my się ziomkujemy. Patrzcie, czat. Ma cały outfit Spidermana, pokaż się. Ty robisz flipa dzisiaj? Tak. Dobra, przyszła fajna paczuszka. Jest to rowerek. Fajny ten BMX-ik. Dzień dobry widzowie, siemano. Czemu ty nie masz spodni? Mam. To wygląda jakbyś nie miała spodni. No i co? To wygląda jakbyś miała taką krótką kieckę. Słuchajcie, to jest moja koleżanka, dobra? Tak, żeśmy dopasowani. To jest moja koleżanka, dobra? Ej, w ogóle ty! My się ziomkujemy. Nie, poczekaj. Patrz, masz białe bluzy, ja mam tylko takie tutaj białe, czarne, tu mam czarne, tu mam czarne, ty masz tu czarne. Patrz, nawet Red Bull jest srebrny, ja tu... Nie no, ej, musimy zrobić fotę. Nie żartuję. A czy nie, no nie żartuję. Dobra, słuchajcie, wrócimy na skatepark. Tylko jeszcze zajedziemy, bo Maksia rowerek jest, że tak powiem, naprawiany hamulec. Zaraz powinien być, więc odbieramy Maksia i ciśniemy na skatepark. Ja jeszcze nie mogę skakać. Jak wiecie, rozwaliłem żebro po vlogu jednym. Spadłem na kierownicę przy 720. No i niestety tak się stało, że chwilowo muszę zrobić przerwę. Nie wystartuję przez to też na Mistrzostwach Polski, które są już były, jak to oglądacie. Dawaj na BMX-a, Dominika. Napiszcie w komentarzu, żeby wbiła na BMX-a i spamujcie jej na Instagramie, żeby... Dawaj na BMX-a z Gooverem. Pójdziemy na BMX-a. A, no teraz to nie. Ale wszyscy jesteśmy poszkodowani. Więc super. A ty, dziadu, nie bądź dziadem. A żeby nie być dziadem, wystarczy, że klikniesz łapkę w górę tam na dole i subskrypcję, jeżeli jej nie masz. Lecimy po milion. Chciałbym taki przycisk na milion. Fajny. Uczę się chodzić. Kuter noga. Ale nie. A jest ciebie ziomeczek dzisiaj. No, jestem taka dzisiaj yo-yo. Ci MMA. Wydaje, że tu by lepiej siadły długie czarne leginsy. Nie, w ogóle. Stosowo. Nie, w ogóle. Ty się nie znasz. Ty się znasz. No lepiej niż ty, zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Za duża koszulka, wyglądasz jakbyś w majtkach szła. Nie, właśnie, to jest spódniczka. To jest sukienka taka bardziej. Dla niej to jest sukienka. Okej. Okay. Spodniki pod spodem. Okej, okay. Niech ci będzie, kuter noga. Nowa ksywa. Nowa ksywa twoja. Jaka? Jaka? Kuter noga. Kuter? No, bo kuścikasz. Kuter noga. Jak miała teraz taką niebieską Toyotę, a chciała mieć taką Toyotę. A to jest Donki auto wymarzone, a to jest jej auto. Bo ja nie chcę pchać się w leasingi, ja się boję. A idziemy nad morze? Idziemy nad morze? Morze. Do Niechorze? Niechorze, morze? Musimy rytuał na. Ja mam hulajnogę, zobaczymy się na hulajce, będę mógł chociaż lekko sobie podskoczyć. Bezesik odebrany. Jest git? Git. A gdzie jedziemy teraz? Jeszcze rower odebrać od kopcika, bo hamulec ci montuje, bo zamówił hamulec. Hamulec! Tyle radości z hamulca. No on tak przeżywał biedę ten hamulec przecież. Nie. No tak, za każdym razem kiedy bije... A najlepsze jak się go chciało zatrzymać, to on tak... Stop! Krzyczał i wjeżdżał we mnie. A teraz wiecie, z tyłu mógł sam hamować. Tak. Był hamulec, tylko pękł. Jak oglądaliście film, to śrubka się złamała po prostu. Musicie oglądać wszystkie odcinki, to będziecie wiedzieć, co się dzieje. Co to zrobił? I połamał mi hamulec. No właśnie. No tak było, nie kłamie. Kłamie. No ale nie kłamie, bo się przyznał. Powiedziałem, że tak. To trochę mamy pogodę taką niefajną, nie? No zaczęło kropić coś, kurde. Po szybie widać. Teraz powinnaś pokazać szybę. Nie umiesz nagrywać. Widać i po bocznej łosiu. Tak, tu nic prawie nie ma, tu jest na pewno. Zobaczcie jak, o Boże, deszcz poleleje. Każdy będzie taka kropla. Ja już widzę, jakie te vlogi nagrywasz. Chyba ten deszcz umyje nam opony. Tak? Tak. Chyba ta. Musimy, kurde. Ale zaczęło padać. Nie fajnie. Nie podoba mi się to. Halo, powiedz, gdzie mój rower? Halo, gdzie mój rower? Siema, Spiderman! Ale ty masz fajny strój. A nie, to tata. Tato. Cześć. Siema. Ale jeszcze to będą buta, Maksiu. Maksiu, będziesz montował hamulec, wiesz jak? Nie, na tych minutach. Bierzesz klucze. Odkręcasz tył, teraz ci kopcik pokaże wszystko. On jest na górze! A chcesz na niego wsiąść teraz? Czemu na dół dajesz? No żebyś mógł montować hamulec. Czemu na dół? Żebyś mógł zamontować hamulec. Co ty? Montujemy hebel? Tak, jest. Ty, kopcika, masz rękawiczki dla... Opa, Spidermana rękawiczki! Na rower! Co takie? Kupujemy! Pokaż. Ale trafiliśmy, nie? Powiedz, wujek kopcik wszystko ma. Tamfom. Ale sztos. Sztos na rower? No, a na co? Na rower? Musimy przymierzyć, nie? Mu nie rozerwasz. Ale byśmy w stylówę teraz. Jeszcze Spiderman ma strój. A tu masz jeszcze... Pach! Kraina lodu! Ja! To weź! Nie, tego nie. Które? Spidermana czy te? Spidermana są na... O, Iron Man i... Iron Man! Kapitan Ameryka i Iron Man, a tu masz Spidermana, fajniejsze. Będzie ci pasować do bluzy, pa. Wybierze taką, jaką chce. No wiadomo. Dobra, bo otwieramy. Teraz jak wywrócisz się na rączki, to ci się nie zedrą, nie?
Ło, idealne są. Mamo, woba! Pokaż! Wow! Ale czad, pokaż tu do kamery. Na drugą stronę. Patrzcie, jaki czad. Ma cały outfit Spidermana, pokaż się. Pokaż rękę. Nie no. To jest jego nałowany. A skąd to masz? Tato znalazł mi. Znalezione, nie kradzione. Powiedz, znalezione, nie kradzione. Znalezione, nie kradzione. I wyszedł. Kiedyś biję do ciebie na chatę, zobaczę kuszki od Mustanga. Albo laptop. Ale po co teraz? Teraz nie jeździmy chwilę, to włożymy jak już będziesz na skateparku. Star Wars, ochraniacze, rękawiczki Spidermana. Outfit 7 koła. Nie ma lipy. Teraz możesz gleby walić. Robisz flipa dzisiaj? Tak. Maksiu? Maksiu? A ty chcesz, żeby twój tato tak samo był ubrany w Spidermana, w te wszystkie takie rzeczy? Tak. Ja mogę. Tak? Jak mi załatwisz? Dobra, zamówię ci. Tato, sprawdzimy tylko hamulec. No i hamuj. Coś tam hamuje lekko. Dobra. Dobry skok. Badera. Pa, zabrać. Trzymam cię. Tam stoi. Trzymaj! Ojciec, trzymaj! Dawaj, dawaj. A czemu siadasz? Go, go! Super! Brawo! I co, tak strasznie było? No właśnie, trzeba było tylko spróbować. Jeszcze raz tak samo, okej? Okay? Ćwiczymy jedynosi. A jest trzymaj, bo jest spadne. Spoko, ja cię będę łapał. Ja zawsze tu mam rączkę, nie bój. Tata cię zawsze przytrzyma. Trzymaj się. Kij wkładasz tak, jedź. Super. Super. Lepiej. Brawo. Nie bój się. Ale się pocy, jest tak duchota taka. Ale też zaraz wybuchnie. Dobra, zawijamy. Jest taka duchota. Jest po prostu dramat jakiś, nie? Ja stojąc bardziej się zmęczyłem, niż jakbym jeździł w chłodną pogodę. O, Camaro w cabrio, taki to pożyje. No, taki w cabrio fajnie, tak otwierasz, a ty byś pewnie panikował. Maks, ja przebieję. Kolejny dzień. Przyszła fajna paczuszka. Jest to rowerek, ale to jest rowerek nie mój. A Janeczek mnie poprosił, żebym mu zamówił, bo Janeczek wraca na BMX-a, więc zaraz idziemy go odpakować, złożyć. Będzie ciekawie. Oczywiście, no skąd? RMD Bike. A jak? Pamiętajcie, że kod Gover 4 dalej działa. Możecie go używać. Tak jak Janeczek. I złożę mu, bo Janek wraca z zagranicy w weekend, więc będzie mógł sobie już pośmigać. A my idziemy go teraz złożyć, żeby Janeczek miał gotowe, dokręcić szprychy, sprawdzić wszystko, dopompować. No i fajnie, że Janek wraca na rower, bo mamy skatepark, będziemy mogli śmigać razem. Ja na razie, jak wiecie, nie mogę jeszcze, przez to żebro. Jest dramat. Lecimy do warsztatu, widzimy się w warsztacie. Lekki problem, lekka kraksa. Będę miał miejsce na nogi. Będę siedział jak zgarbiony, patrz co tu się dzieje. A mówią, że to jaka nie jest pojemna, proszę bardzo. Ej ty, uważaj! W oko byś mi ten róg wsadził. Jest okej. No tak, byłaby bez oka. Domknęło się, próba wsiadania. Życie. Dobra, kawałek tylko zawozimy do kopcika. Zmieściło się, jeszcze to jest BMX. Maksia i moja hulajnoga. No, to ja to jest pojemna. Dlaczego ty nie nagrywasz aparatem, tylko GoPro cały czas? To jest mega wygodnie. A aparat się psuje obiektyw znowu. Tak. Dobra, składamy. Proszę, proszę. Dzień dobry. A dzień dobry, a pan z rowerem? Z paczką. Ale fajnie. Spakowany tako. O, już tu leci siodełko. Ej, tu siodełko jakie jest mega lekkie. Nieźle. Ty no patrz, weź to. To nic nie ważne. Jak mam zobaczyć? Mogę poczuć, nie zobaczyć. No zobacz, zobacz, poczuj. Dobra, raptujemy pacjenta. Skalpel, siostro. Proszę, proszę. Dziękuję. Gdzie maseczka? O, z maseczką. Z
co, ale przepraszam, tak przyklinam, bo to się utnie. To będzie pip, pip. W kolejnym odcinku zobaczycie już wyjazd na Mistrzostwa Europy. W sumie ja nie startuję niestety, bo mam żebro rozwalone i miałem wystartować na Mistrzostwach Polski, bo są w tym czasie, ale no niestety nie mogę, więc nie zobaczycie mojego przejazdu ani nie nic. Nie mogę, bo nie przez nogę, tylko przez, żebro. Bo się rozwaliłem, to już mówię w kolejnym odcinku znowu. Słuchajcie, jak zamawiacie rower z RMD czy z innych stron, to zawsze przyjdźcie do serwisu, do takiego kopcika, żeby sprawdził właśnie szprychy, bo jeżeli zaczniecie jeździć na takim niepodokręcanym, o czymś zapomnicie, tak jak o szprychach na przykład, to później są centry i wszystko się psuje, nie? Jak zapomnicie głupiej śrubki dokręcić. Ale co? Ale tu wlepili w ogóle na te kijowe opony. To trzeba mieć. Kijowe opony. No bo to problem, jak wlepili ty. No one są ciężkie strasznie, a na samych oponach można zejść jakieś 400 gram pół kilo, więc to jest bardzo dużo jak na rower, uwierzcie. Ale to już... Tykiera nie jest taka mała, myślałem, że mała, że będzie musiał wymienić, ale... Ale trochę waży też, no. To jest taki rower na początek, żeby zacząć z BMX-em, zajebisty. Macie je na RMD oczywiście z kodem GOOVER4. Możecie sprawdzić Total BMX. Ale to zębato jest fajna z pszczółką. O, Leszczu dzwoni. Leszczu przed chwilą jechał na Mistrzostwach Europy. Halo! Vloga kręcę właśnie, dziadu. Jak poszło? Dostałeś się czy nie? Nie. Nie dostałeś? Brawo! Ja oglądałem jeszcze jak byłeś 9. Po twoim przejeździe przestałem oglądać. No, na drugim tym przejeździe. No lepiej według mnie. Coś... No właśnie lepiej, czemu oni takie noty dali do dupy słabe? Jakie goście w ogóle, nie? Dobra, czyli z Leszczem się widzimy w kolejnym odcinku. Ale zaniżyli mu noty, ja oglądałem live'a, bo to było na TVP Sport, nie? Chłopie, no dramat. Dobra, my go tu skręcimy i widzimy się zara. Ja pomogę Kopcikowi coś tam. Dobra, ogólnie to się zapatrzyłem nie, i... Ogólnie to ty się do serwisów nie nadajesz. Zapatrzyłem się i nie ten imbus odkręcałem. Patrzcie, klamka cała wypadła. I patrzcie, i to wyglądało tak. Kuba się bierze za serwis rowerowy i to działa tak. Nie, że odkręca ciach, spada. Tu ciach, klamka spada. Podkładki spada. Ale hamulec i tak jest Jankowi niepotrzebny, więc luz. Ty miałeś mi pomóc, ale jak nie pomagasz, to wtedy mi bardziej, że pomagasz niż nie pomagasz. Dobra, będę pamiętał. Sprzątaj z podłogi teraz. No to miałem odkręcić, ja odkręciłem kurde to. Ale no. Fajny ten rowerek. Sztos. Idealny na początek, jak chcecie zamówić. Oczywiście kod GOOVER4 i oszczędzicie trochę pieniążka. Zawsze to na wysyłkę czy coś. On jest chyba za 1700 bodajże. Teraz się wklei tutaj. Stronka. Ile kosztuje? Ile? Tak mało? No właśnie, tak mało? Ja już to obstawiłem, 4000. Nie, jak na BMX-a to naprawdę tanie, jeszcze Totala. To naprawdę jest dobra cena, żeby zacząć swoją przygodę z BMX-em. To jest sztos. Ty pamiętasz swojego pierwszego BMX-a? No. WTP. WTP. With the people, taki półbiało-czarny. Ty wiesz jaką... Kryzys się nazywał. Kryzys. No. Ty wiesz jaką ostatnio miałem lekką fazę? Co? Że wszedłem na twojego YouTube'a i tam zobaczyłem, czy ludzie zostawiają suba, więc też zostawcie suba. I włączyłem w sobie twoje te pierwsze odcinki, co nagrywałeś, no, nie? No. Mówię, kurde, i tam masz jeden taki film, gdzie tam wstawałeś z łóżka, czy coś w tym stylu. Tak. Ty dawaj, nagraj takie coś jeszcze tak samo wszystko. Tak samo? No, tylko że... A to ci chodzi lat, o edit chyba, nie? 5 lat później. O edit ci cały chodzi. No, coś takiego, że tam wstawałeś z łóżka. Z jazdy. No. Sen był taki koszmar. To jest pierwszy edit, on się nazywał One Life, One Progress, właśnie stąd się wzięła cała nazwa. Więc sobie włączcie sobie ten filmik i zobaczcie, od czego to się zaczęło, nie? A teraz mam tu wytatuowane, patrzcie. One Life, One Progress. Od tego się zaczęło wszystko. I jeszcze najlepsze to, że byłeś tam takim gówniarzem. Tak. Włączcie sobie i zobaczcie. Słuchajcie. Zawsze jest problem, żeby ściągnąć gripy. Patrzcie ten patent. Dawaj to. No, nie róbcie tak, ale zróbcie sobie tak o. Nie róbcie tego w domu. Podacie pod gripa. Bo to jest pod kompresor, nie? Kompresorek, pod gripa. To się pompuje i schodzi przez powietrze całe. A nie jakieś smary, nie smary. Tak, bo później się ślizgają te gripy. To jest najlepszy patent. To się rozszerza, nie? Tak. Przez to... Ale to jest dobry patent. Fajny ten BMX-ik. Fajny ten BMX-ik. Podoba mi się. Ja na nim robiłem ogólnie flare, bo testowaliśmy w jednym odcinku kiedyś go. Ważymy go. Myślę, że z 11 coś. Seryjne rowery tyle ważą zazwyczaj. No. 11,5. 11,5 kilo. Czekaj, Jankowi wyślę zdjęcie. To on kiedyś miał podobnej wagi w ogóle. A tu opony zmienisz i już masz 11, nie? Pół kilo schodzisz z opon. To też bierzesz taki? Zobacz, czy korby są dogryzone. I tylne koło.
Wiem, że na pewno chciałem skręcić kiera. O, zapomniałeś! Dobrze, że się Janko mi na skateparku nie... Janek z rampy zjeżdża tu. Pokazałbym wam jakiegoś trika na tym BMX-ie. Na przykład flare albo backflipa, ale żebra mi nie pozwalają. Jest tragedia, mam nadzieję, że to się zagoi już jakoś najszybciej, bo bym coś na zawody pojeździł, póki się ciepło robi. Ale czad, kurde. Zarąbisty. Dobra, tak jak widzieliście, parę skoków Janeczka już na nowym rowerze, bo nas teraz nie ma, ale Janeczek przyjechał, niestety się miniemy w tym tygodniu, a my jutro z Dominiką lecimy na Kraków, na Mistrzostwa Europy BMX, no i widzimy się w kolejnym vlogu, więc bądźcie. Sobotę? W sobotę są Mistrzostwa Polski. Tak sobie stwierdziliśmy z Dominiką, że sobie pojedziemy razem. Zobaczymy, co to będzie. Co to będzie? Z moją koleżanką będzie? Najlepszą. Moja przyjaciółka tu. Za. Trzymajcie się. Elo, łapka w górę, subskrypcja, cześć. Ej habibi, tańcz mi na stole. Lana jest łycha, więc odłóż tą kolę. Ona samolot, ląduje na dole.